Niedawno zaczęliśmy sobie omawiać układy równań różniczkowych, wprowadzać różne przykłady, więc dzisiaj taki króciutki film bez żadnych zadań, po prostu wyjaśniający tak już dokładnie, ściśle o czym mówimy, czyli co to jest układ równań różniczkowych. Otóż to jest właśnie taki układ równań, gdzie mamy y1' równa się f1 od t, y1, y2 aż do yn. I tak samo y2' mamy na to jakieś równanie zależne, no, f2 od t, y1, y2 aż do yn, aż do yn' równa się fn od t, y1, y2 aż do yn. Taki układ, taki zbiór równań nazywamy układem równań różniczkowych rzędu pierwszego. Możemy to też zapisać inaczej w formie wektorowej, czyli wektor y' równa się wektor f od t i wektora y, gdzie wektor y' rozumiemy jako po prostu wektor pochodnych y1, y2 aż do yn. Nasza funkcja wektorowa f od t y to jest właśnie te funkcje f1 od t, y1 aż do yn, f2 od t, y1 aż do yn, aż do fn od t, y1 aż do yn. No i sam wektor y to jest po prostu wektor funkcji y, czyli y1, y2 aż do yn. Więc tak, więc jeszcze raz powtórzę, to się nazywa układ równań różniczkowych rzędu pierwszego. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.